Ulica 11 listopada. Najstarsza ulica miasta. Fragment średniowiecznego szlaku wiodącego z Błonia do Mszczonowa i Rawy Mazowieckiej, przy którym na przełomie XIII i XIV wieku zlokalizowana została osada targowa Grodzisko, stanowiący główny trakt komunikacyjny miasta. Ulica pierwotnie nazywana Błońską. Po 1918 roku otrzymała nazwę 11 listopada. W okresie PRL-u przemianowana na ulicę Niepodległości. Nazwa obowiązująca przed 1939 rokiem została przywrócona po transformacji ustrojowej. Na początku XX wieku typowa dla Grodziska drewniana zabudowa ulicy została zastąpiona przez kamienice. Zmodernizowana w latach 1993-94 ulica odgrywa rolę reprezentacyjnego pasażu miejskiego. Do czasu przebudowy w nawierzchni ulicy znajdowały się tory elektrycznych kolei dojazdowych, których śródmiejski odcinek funkcjonował w latach 1932-1966. W 2010 roku przy ulicy otwarta została uliczna galeria dzieł Józefa Chełmońskiego, licząca 11 wielkoformatowych reprodukcji obrazów malarza, który od 1888 roku mieszkał w podgrodziskim majątku Kuklówka. W 2006 roku u wylotu deptaka stanął pomnik Józefa Chełmońskiego autorstwa profesora Mariana Koniecznego, przedstawiający autora Babiego Lata, gdy z paletą i pędzlem zmierza od stacji kolejowej w kierunku Kuklówki. Górujący nad ulicą postument stał się symbolem i znakiem rozpoznawczym miasta, chętnie wybieranym przez turystów do pamiątkowych fotografii.